Raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Dzisiaj zagramy w Minimetro, taką grę, która jest doskonale strategiczna, to znaczy ma bardzo proste zasady i bardzo rozbudowaną strategię, troszeczkę jak Go. Pokażę Wam parę trików, no i spróbuję tak pofilozofować w czasie gry. Ciekawe, jak to wyjdzie. Zobaczmy, play. Chyba najłatwiejszy jest Londyn z tych wszystkich miast, każde jest inne. Natomiast Londyn, no trzeba mieć trochę szczęścia, którego już widzę nie mam, bo na dzień dobry zużywam dwa mosty, żeby zrobić pętlę. Właśnie a propos pętli. Pętle są. Na ekranie mamy, o teraz się ładnie ułożyło. Na ekranie mamy różne stacje o różnych kształtach, a tutaj mamy pasażerów, którzy chcą podróżować do stacji o kształcie danego pasażera. Czyli tutaj mamy gościa, który czeka na kwadracik i trójkącik i tak dalej. Oni wsiądą do tego wagoniku, jeżeli będą w rozsądnym czasie widzieć perspektywę dotarcia do swojej stacji docelowej. I teraz, jak widzicie, mamy jeden wagonik, jedną linię metra. To jest tryb normalny, kiedy mogę sobie przestawiać tę linię metra. I zastanawiam się, czy tego już nie zrobić. No ale zobaczymy. Tutaj tworzy mi się dość niekorzystna konfiguracja, która polega na tym, że mam stację o tym samym kształcie w jednej linii. To nie jest dobrze, bo jeżeli na takiej stacji, na przykład kółeczku, nigdy nie pojawi się człowiek, który chce podróżować do kółeczka, bo jest na kółeczku. Dlatego wagonik przejeżdżając przez takie trzy stacje zbierze komplet pasażerów. Jeżeli będzie miał taką pojemność, to w późniejszych fazach gry może się okazać mordercze. Oczywiście jest ten problem, że najwięcej jest właśnie stacji okrągłych, oznaczonych jako kółeczko. Najmniej jest stacji prostokątnych, przy czym są też stacje tak zwane unikalne, czyli o kształtach innych niż trójkąt, kwadrat i kółko. I tych stacji, te stacje się czasem pojawiają, ich jest mało. Najbardziej charakterystycznym jest taki krzyżyk, który ja nazywam szpitalem, bo jak on się pojawia, to wszyscy tam chcą jechać. Na każdej stacji pojawia się ktoś, kto chce tam jechać i trzeba dosyć uważnie projektować linię. Ja w tej chwili tak eksperymentuję. O, nawet dobrze się połączyło. Tutaj jest niefajna sytuacja, jak widzicie. Mam jeszcze jeden tunel do dyspozycji. Wszyscy chcą jechać. Chyba czas dołożyć tunel. Wszyscy chcą jechać do trójkącika, więc wspomóżmy ich. Chyba nawet tutaj warto się podłączyć. Cztery stacje styku linii, to jest dość sporo. Rozsądnie jest przeprowadzać każdą. Dużo lepiej. Istotne jest, żeby nie mieć właśnie czegoś takiego jak ostre zakręty na linii, dlatego że ostry zakręt powoduje, że wagonik zawsze się zatrzyma na danej stacji. Natomiast jeżeli mamy taki łuk łagodny, tak jak tutaj widać przy kwadraciku, to jeżeli nikt nie będzie czekał, a wagonik nie będzie miał ludzi, którzy mają tu wysiąść, to po prostu przejedzie i to usprawnia komunikację, po prostu powoduje, że szybciej to się odbywa. Tuch, tuch, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w kolejności. To w ogóle nie ma szans, nie ma racji bytu. Zróbmy tak. Troszkę uprościmy przebieg. Mam jeszcze dwie lokomotywy w zapasie, więc jest szansa dołożyć tam, gdzie będzie potrzeba. No, odważny pomysł. O, właśnie tu mi się zrobił taki ostry kąt i udało się go zrobić dużo łagodniejszym, ale ten numer mi chyba nie wyjdzie, żeby tu wszystkie zakręty były łagodne. Okej, żółte. Trójkącik pomiędzy kółkami, to tak naprawdę pomaga nam. Co by tu zrobić z tym kwadratem?
Dobrze byłoby go w perspektywie odpiąć od żółtej linii, natomiast na razie wydaje mi się to przedwczesne. Tu jest taka moja strategia, która opiera się na tworzeniu pętli. Pętle są efektywniejsze niż takie linie, gdzie wagonik jedzie w tą i z powrotem. Zapewniają bardziej równomierne dotarcie do stacji. I co my teraz chcemy? Pewnie chcemy jeszcze jedną linię. I tutaj już... zróbmy tak. Zawsze dbamy o to, żeby on jechał w przeciwną stronę niż ten pierwszy. To też pomaga w rozładowaniu korków. Natomiast chyba linia czerwona dorosła do pewnej rozbudowy. Co tu zrobić? To jest unikalna stacja. Prawdopodobnie nie pojawi się druga taka w tej rozgrywce. I to... Unikalne stacje prezentują ciekawe wyzwania, ponieważ ma osoba, która chce z dowolnego punktu dojechać do takiej stacji. Musi pokonać prawdopodobnie kilka przesiadek. Zapewne gdzieś tutaj nam się pojawi za chwilę pasażer, który będzie chciał akurat do rombu dojechać. Może tak. Może tak. Linie pomocnicze, które są krótkie, są bardzo ciekawe, bo one dobrze rozładowują korki lokalnie. Kiedy stacja pojawia się, nie wiemy, czy ona będzie bardzo obciążona, czy nie. I dlatego dobrze jest czasem dynamicznie zmienić koncepcję w czasie rozgrywki. No dobrze. Zróbmy tak, że żółta będzie taką obwodnicą. Natomiast tak naprawdę dobrze by było, żeby nie było zbyt dużych odległości na linii. To jest trochę ekstrawagancja. Można jeszcze zwrócić uwagę, żeby każda linia obejmowała różne typy stacji. To mamy ideał, mamy kółeczko, trójkącik, kwadracik i właściwie ta pętelka jest samowystarczalna. Tutaj tworzy nam się stacja przesiadkowa. Być może warto by o nią... No dobrze, skoro obwodnica, to obwodnica. Okej, tu nam się... wygładziło i możemy wrócić do starego układu z bardziej z szybszą linią po prostu. Jeden wagonik w zapasie. Czy mamy coś, co jeździ przeciążone? Dziwo nie. Widać było, że nie zatrzymał się, bo akurat tutaj nie było ani jednego pasażera.
dobrze te dwa kwadraty koło siebie. Dosyć ciekawa gra, ponieważ pojawił się już trzeci kwadrat. To jest dość rzadkie. Wszystkie linie mam wykorzystane. Powinienem tak naprawdę inwestować w przepustowość, czyli w wagoniki. Teraz linie są bardzo wygodne, a tutaj akurat w tej grze dobrze mi służą te linie. Widzę, że to jest dosyć popularna stacja. Czekaj, tylko na czego.
jest tutaj, a ten byłby zbyt daleko. Wydaje się, że mamy względną równowagę. Musielibyśmy odpocząć, no cóż, zaryzykujmy. Benchmark nie jest bardzo źle widać. Ciężko wybrać.
w stanie zebrać wszystkich pasażerów stąd. A nowe stacje ciągle powstają. Nie wiem, czy to jest nowe potrzebne. W ogóle mam wrażenie, że tak, ponieważ tutaj jest już trójkącik na linii, można by ją skrócić od tej strony. W ten sposób zostaje nam jeden tunel jeszcze do dyspozycji, chociaż jeden tunel nie pozwoli nam zrobić pętli przez rzekę. To jest całkiem niezły wynik. Dzięki za oglądanie.